Witam po przerwie. Moim gościem jest sędzia Michał Laskowski, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie sędzio, co dalej z pytaniami prejudycjalnymi, które Sąd Najwyższy wysłał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? No wiemy, że oddział ZUS-u, który w tej sprawie składał zażalenie, no bo oczywiście za tymi pytaniami stoi... Konkretna sprawa, tak. I oddział ZUS-u cofnął zażalenie, które złożył w tej sprawie i to spowodowało, no ma spowodować zdaniem, jak sądzę, cofających, że dojdzie do umorzenia postępowania. Jeśli dojdzie do umorzenia postępowania, no to nie będzie tej konkretnej sprawy, tego konkretnego postępowania, które leży u podstaw pytań. No i jak sądzę, założenie jest takie, żeby właśnie tych pytań nie było. Oczywiście ja nie wiem, jakie tam były koleje decyzji oddziału w Jaśle. To nie przypadek? No trudno jakby tak zakładać. No to byłoby trochę zastanawiające, ale no różne rzeczy się zdarzają. Ale żeby jeszcze uzupełnić, to powiem, że ten sam oddział w kilku bliźniaczych sprawach też cofnął zażalenie jednocześnie. No i teraz po pierwsze... To trochę pokrzyżowało plany. No po pierwsze to na razie jest tak, że zwróciliśmy się do Luksemburga, żeby nam zwrócił akta, które tam zostały przesłane, no bo nie można rozstrzygać na podstawie, no nie wiem czego, bez akt. Wyznaczone zostanie posiedzenie w tej sprawie sądu i sąd przeanalizuje wszystkie okoliczności, to znaczy i to cofnięcie, ale także inne okoliczności, bo wprawdzie z reguły takie cofnięcie skutkuje umorzeniem postępowania, czy często się tak dzieje, ale akurat w sprawach pracowniczych, ubezpieczeniowych, bo to jest taka sprawa, no trzeba jeszcze zważyć szereg innych okoliczności, no i sąd musi to zastanowić się i podejmie decyzję, zobaczymy jaka ona będzie. A może Sąd Najwyższy nie wycofać tych pytań? No, różne wersje są możliwe, również takie, że nie dojdzie do umorzenia postępowania, teoretycznie przynajmniej, bo no, waży się tam różne racje, różne interesy, interes tego ubezpieczonego, tak, jego czy analogicznych spraw. W prawie pracy są trochę inne zasady, lekko inne niż w normalnych postępowaniach cywilnych i w większym zakresie bierze się pod uwagę interes osoby ubezpieczonej czy pracownika, tak? I no nie może być tak, że ktoś z jakichś tam powodów coś cofa i cierpi na tym interes pracownika. No przynajmniej sąd to bada. No więc tu różne takie okoliczności będzie badał. Kiedy zapadnie decyzja Polskiego Sądu Najwyższego? Ja myślę, że w przyszłym tygodniu. Być może nieco później czy nieco wcześniej. No jeszcze nie ma wyznaczonego terminu, ale myślę, że przyszły tydzień to jest realny czas. I ta decyzja trafi do TSUE. Tak, zawiadomimy o tym TSUE oczywiście. Oni się zresztą tego oczekują, jakby domagają. Mówią o notyfikacji, czyli o właśnie informacji ze strony Sądu Najwyższego. Co z tym postępowaniem wobec tego? No i jak sądzę, no ten przyszły, czy tam krótko po przyszłym tygodniu taką informację otrzymają. I będziecie czekać na odpowiedź Trybunału? No w zależności od tego, jaka będzie decyzja sądu, bo tego oczywiście nie wiemy. Jeśli będzie umorzenie, no to prawdopodobne jest z kolei, że Trybunał nie odpowie na te pytania. No taka była praktyka dotychczas przynajmniej, chociaż wydaje się, że tam są też inne możliwości, no ale zobaczymy, praktyka czas pokaże. Tak, to takie jest przewidywanie w tej chwili, za mało wiemy jeszcze. Panie sędzio, jak pracuje się dzisiaj w Sądzie Najwyższym? Pracuje się normalnie i to jakby bardzo uderzył mnie tytuł wywiadu z panem Derą, o ile dobrze pamiętam, z którego to tytułu wynika, że jest chaos i anarchia w Sądzie Najwyższym. No stanowczo to dementuje. Nie ma ani chaosu, ani anarchii. Każdy robi swoje? Każdy robi swoje. Są od miesięcy wyznaczone już posiedzenia, rozprawy. Wszystko to się odbywa. Oczywiście w tych granicach, w jakich jest to możliwe, bo jest nas w tej chwili 50. Czyli no oczywiście jest tych terminów mniej, tych posiedzeń, tych sesji. Ale one się odbywają normalnie, więc i praca normalnie przebiega, pracują normalnie sekretariaty, nie ma problemu z decyzjami, bo mamy zarówno panią pierwszą prezes na miejscu, a jak jej nie ma, no to jest pan prezes Zawistowski, który wszystkie decyzje podejmuje. Rozpoczęli też pracę sędziowie Izby Dyscyplinarnej. Zadomowili się już? No to byśmy musieli sprecyzować pojęcie słowa zadomowienie. Mają swoje biurka, rozpakowali się, przynieśli kubki na kawę. Co do kubków nie wiem, ale dostali pokoje, mają tam miejsca pracy, przynajmniej na razie, bo być może będą pewnie się starali o jakąś swoją siedzibę, być może w tym skrzydle budynku
przy Placu Krasińskich, gdzie się mieści IPN. Tam wiem, że jakieś rozmowy cały czas trwają. No tak, ale przychodzą do pracy, mają już gdzie pracować. No, nie kontrolowałem ich tak szczegółowo, ale przychodzą tak normalnie. Stawili się wszyscy? Tak, 10 osób, tak. Wszyscy się stawili. A ktoś ich powitał jakoś specjalnie w imieniu starej załogi Sądu Najwyższego? No, oni normalnie zgłosili się do szefa kancelarii, tak, do kadr, do... No, pan prezes Zawistowski się z nimi tam spotkał, no bo to jest oczywiste, że tak to musi wyglądać. No, trwają tam te wszystkie formalności, a jednocześnie jest około 300 spraw różnych pism, no może nie tyle spraw, co pism i spraw i najróżniejszych rzeczy, które już do Izby wpłynęły od 3 kwietnia, bo przypominam, że zgodnie z przepisami już po 3 kwietnia ten stary Sąd Najwyższy jakby no nie mógł nic z nimi robić. No to te mają teraz te 300 Zajęli spraw. Się pracą. No i jak sądzę, tak, zajęli się pracą. Mamy dziś wtorek. Kto dziś kieruje pracami Sądu Najwyższego? No, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego niezmiennie pozostaje pani profesor Małgorzata Gersdorf. Ona ma, ta kadencja się kończy w marcu 2020 roku. No i na takim stanowisku stoimy, no bo nie sposób stać na innym. Wynika to wprost z konstytucji. Bez względu na to, kto i jak ocenia konkretną osobę, to już jest, oczywiście są różne te oceny, widzimy to wszyscy, ale to nie ma żadnego znaczenia. W tej sprawie znaczenie ma przepis konstytucji, który znajduje bezpośrednie zastosowanie. A kto podpisuje dokumenty, na przykład związane z wydatkowaniem pieniędzy, z akceptacją składów orzekających, datami posiedzeń? No, takie kwestie organizacyjne, bez których, no w zasadzie do których Sąd Najwyższy jest powołany. To się różnie rozkłada, bo trzeba pamiętać, że mamy albo prezesów izby, właściwie jest jeden prezes izby, pan Dariusz Zawistowski, albo mamy osoby kierujące pracą izb poszczególnych i one podejmują te decyzje. No, mamy szefa kancelarii pierwszego prezesa, który podejmuje szereg decyzji. No i pan prezes Zawistowski zastępuje panią prezes w czasie jej nieobecności i wówczas podpisuje wszystkie dokumenty. A jak pani prezes jest obecna, to kto podpisuje? Na przykład dokumenty takie związane z nie wiem, przyznaniem nagrody, przeznaczeniem jakiejś kwoty na coś tam. No, tutaj muszę powiedzieć, że jesteśmy ostrożni i na wszelki wypadek podpisuje to pan prezes Zawistowski, ale nie dlatego, żebyśmy mieli wątpliwości do tego, kto jest pierwszym prezesem, ale dlatego, żeby czasem w jakichś tam ewentualnych sporach, tak, procesach i tak dalej nie kwestionować tego i żeby ktoś nie poniósł jakichś niemiłych konsekwencji właśnie finansowych, czy pracowniczych, czy innych. No więc na wszelki wypadek podpisuje to pan prezes Zawistowski, który, no jak niektórzy chcą, kieruje Sądem Najwyższym, a jak uważamy, zastępuje nieobecną panią prezes. Panie sędzio, może zdradzi nam pan trochę kulis związanych z pewną wizytą, która miała miejsce w Sądzie Najwyższym? Po co premier Mateusz Morawiecki przyjechał do emerytowanej sędzi Sądu Najwyższego, która nie wiadomo, czy przebywała w swoim gabinecie, w swoim dawnym gabinecie. Znaczy to wiadomo, bo przebywała i ta wizyta odbyła się właśnie w gabinecie pierwszego prezesa w godzinach urzędowania i doszło do spotkania z panią prezes, panią Małgorzatą Gersdorf. Do niej przyjechał pan premier. Wie pani, ja sam się zastanawiam i wszyscy się zastanawiamy, co oznaczała ta wizyta. Czy to rzeczywiście był gest jakby woli zawarcia kompromisu, poszukiwania kompromisu, zastanawiania się, jakie są punkty, które trzeba było omówić, co ewentualnie należałoby zmienić, żeby z tego kryzysu, z którym mamy do czynienia, no bo trudno udawać, że go nie ma, żeby z tego kryzysu wyjść. No i to jest jedna wersja, taka powiedziałbym przychylna dla pana premiera. No ale też można się zastanawiać, czy to nie była tylko taka instrumentalna wizyta po to, żeby powiedzieć w różnych tam gremiach europejskich zwłaszcza, że właśnie toczy się dialog. No bo no, na to by wskazywały pewne wypowiedzi, także osobiste wypowiedzi pana premiera w mediach. No i taka, powiedziałbym, niezłomność w tym, co się dzieje od jakiego czasu, tak, czy konsekwencje. Więc a czy to nie było tak, że premier przyjechał, żeby wybadać grunt, z czego pani prezes może zejść, odstąpić, a z czego nie? Być może. Prawdę mówiąc, to my się nie znamy na tych politycznych manewrach i powiedziałbym, zagraniach, czy nie wiem, jak to nazwać. Jeśli
premier polskiego rządu zabiega, prosi o to, żeby pani prezes przyjęła go w swoim gabinecie zresztą, tak? W sytuacji, kiedy wiele osób kwestionuje to, że ona w ogóle jest pierwszym prezesem, no to wydaje się wykluczone, żeby pani prezes powiedziała, nie, nie spotkam się z panem. Spotkała się, przedstawiła, jakie te punkty najważniejsze. Zresztą to są jasne punkty, od dawna o tym mówimy. Przypomnijmy, panie sędzio, jakie te punkty były? No to są sędziowie, którzy zostali wbrew swojej woli przeniesieni w stan spoczynku. To jest ta grupa 65-latków, czy powyżej 65 lat, no, którzy na skutek ustawy, zmiany ustawowej, zostali przeniesieni w stan spoczynku. To dotyczy także pani pierwszej prezes osobiście, chociaż ona jest jakby odrębnym. Bo jest prezes, pierwszym prezesem. Tak, ale pani prezes też powiedziała o tych najważniejszych kwestiach związanych z konstytucją, czyli ze składem Krajowej Rady Sądownictwa. Chodzi o sędziów, członków tej rady, którym najpierw przerwano kadencję, także określone w konstytucji, myślę o tych starych, a których potem wskazał Sejm, co w opinii Sądu Najwyższego, wyrażonej zresztą na piśmie, jest też sprzeczne z konstytucją i nie powinna przynajmniej część tych sędziów być wyłonionych w wyborach, które przeprowadzają sami sędziowie, znaczy oni wybierają swoich przedstawicieli. Ale tam jeszcze parę różnych kwestii zostało poruszonych i przedstawionych. Na niczym konkretnym ta rozmowa się nie zakończyła, więc był to jakby wstęp do konkretów. A następne spotkanie już jest omówione? Ono zostało jakby nie zostało wykluczone, być może nastąpi, ale nikt się nie umówił na żadne konkretne... Daty nie ma? Nie ma daty, nie ma żadnych konkretnych propozycji. No być może one będą, no być może to jest tak, że po wstępnej wizycie dopiero pan premier sformułuje jakieś już konkrety, poprawki do ustawy, czy nie wiem co. Głęboko wierzymy w dobrą wolę pana premiera. Ale jeszcze się nie zapowiedział z kolejną wizytą. Nie. Dobrze. Pani pierwsza prezes ma już dosyć? Pani pierwsza prezes ma dosyć w takim znaczeniu ludzkim i tu trudno się dziwić, bo przecież ten stan, w jakim się znajdujemy, trwa już długo, ponad, no prawie 2 lata, tak, no już tak zależy, jak od czego zaczniemy liczyć. To jest zupełnie nienormalny stan dla Sądu Najwyższego, dla sędziów tego sądu, dla pierwszego prezesa. Pani pierwsza prezes jest nieustannie, powiedziałbym, no tutaj opisywana w taki brzydki sposób. I sędziowie to samo. No dzisiaj ukazał się kolejny artykuł w tej sprawie w Polityce chyba, gdzie podkreślono bardzo starannie na przykład, że mój ojciec był członkiem PZPR-u, a już nie podkreślono, że był żołnierzem AK, że walczył, był w partyzantce. Cały szereg przekłamań jest. I to zacząłem od swojej osoby, bo zdążyłem tylko przeczytać ten kawałek, ale tam jest wymienionych cała duża grupa sędziów Sądu Najwyższego. No i my się z tym stykamy na co dzień. To jest nasza praca i zamiast rozwiązywać jakieś skomplikowane, to też robimy oczywiście, ale jakieś skomplikowane procesowe czy tam materialne zagadnienia i rozstrzygać ważne sprawy, no to my siłą rzeczy musimy skupiać się na takich sprawach. Dzisiaj też nie rozmawiamy w ogóle tak o orzecznictwie sądu, o jakichś tam problemach prawnych, o tym, co należałoby zmienić i tak dalej, tylko cały czas jest, ja oczywiście nie mam pretensji, tylko takie tematy dominują. I to jest wyczerpujące, to jest nienormalne, to jest coś, co jest niekomfortowe. I pewnie nie służy też... Niczemu dobremu, myślę, nie służy, a na pewno nie służy pani prezes, czy nam wszystkim i trzeba się liczyć z tym, że my wszyscy mamy już powoli dosyć tego wszystkiego. Ale może dzięki temu zamieszaniu, panie sędzio, spora grupa obywateli dowiedziała się, co to jest Sąd Najwyższy i czym się w ogóle zajmuje. Tak, ja tak od co jakiś czas się zaczynam zastanawiać, jakie to pozytywne są strony tego wszystkiego, co się dzieje. Nie ma ich zbyt wielu, muszę powiedzieć, ale być może właśnie zainteresowanie takie publiczne, społeczne, tak, jakaś wiedza na temat Sądu Najwyższego się upowszechnia. Po co jest? Po co, na czym to polega, na czym polega w ogóle trójpodział władzy. To są pozytywy. Ja myślę, że też pewne pozytywy można odnotować w grupie sędziów, bo sędziowie nie byli dotąd tak aktywni publicznie, jak są. Nie byli tak zainteresowani, nie edukowali jakby społeczeństwa, bo się odbywają różne sprawy. No nie byli też tak otwarci dla dziennikarzy, jak teraz są. Nie byli, owszem, a teraz... I to są rzeczy pozytywne. No to są lekcje, które odrabiamy i wyciągamy wnioski. To wszystko tylko jest trzeba dobre. Chyba trochę tak położyć to wszystko na wagę i zobaczyć, czy to...
warto takimi metodami? No, jestem głęboko przekonany, że nie warto, bo w tym wszystkim, co wprowadzono, w tych wszystkich zmianach, no nie ma tych zmian, które naprawdę by trzeba wprowadzać. To, czyli nie usprawniamy, nie poprawiamy pracy sądów. Wręcz odwrotnie, doszło do pogorszenia, to można wykazać statystyką. U was też do pogorszenia? U nas też do pogorszenia. Jeśli chodzi o wydłużenia czasu postępowania? Tak, no bo jeśli z 87 mamy 50 sędziów, no to siłą rzeczy rozpoznajemy mniej spraw. Do Izby Karnej wpłynęło na przykład zdumiewająco dużo spraw. Po prostu bardzo wzrósł wpływ, nie wiedzieć czemu. I to się razem powoduje, że no ten okres przeciętnego rozpoznania sprawy, czy tam wzrost zaległości, różnie to można opisywać statystycznie, no ale sąd pracuje dłużej niż pracował, gorzej niż pracował, można powiedzieć. Ale też chyba nigdy, panie sędzio, sędziowie nie usłyszeli publicznie wypowiadanych pod ich adresem tylu przykrych słów. Nawiązuję tutaj do pani prezes i do pozwu, jaki pani pierwsza prezes złożyła. Rozumiem, że pozew już został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Tak. Dołączył do tego również pan sędzia Rączka. Tak. I czego pani prezes się domaga od posła Stanisława Piotrowicza? Nie pamiętam teraz szczegółowo. Na pewno przeprosin i... Przeprosin i jakieś wpłaty, jak rozumiem, na cel społeczny. Bo przecież tu nie chodzi o osobisty interes pani prezes, czy jakby w mniejszym nawet zakresie, no, osobisty. No chodzi o to, że uważamy pewne wypowiedzi za niedopuszczalne, za szkodliwe dla państwa, powiedziałbym, dla samej idei państwa. To określanie grupy sędziów mianem złodziei, czy tu różne zresztą padały epitety, no to jest coś, co po prostu jest nie do pomyślenia, nie powinno tak być. No nie dlatego, że nie, tylko dlatego, że my nie jesteśmy złodziejami, bo nie jesteśmy. Ale dlatego, że to jest element państwa, naszego wspólnego polskiego państwa i my powinniśmy na jakiś elementarny szacunek dla tego państwa zachowywać. Ja też mógłbym oczywiście rzucać różne tutaj oskarżenia pod adresem posłów, pana prezydenta, premiera i tak dalej, ale nie robimy tego, bo to jest nasze państwo, tak? Obojętnie, czy nam się ktoś podoba, pełniąc jakąś funkcję, czy nie, to jest to urzędujący polski prezydent, i należy mu się szacunek. I uważamy, że tak samo należy się szacunek sędziom, tak, pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego. Można krytykować różne posunięcia, można różnie oceniać, ale w pewnych granicach, no, takich cywilizowanych, powiedziałbym, no i takich właśnie wynikających z szacunku dla państwa. A nazywanie kogoś tak grupą złodziei, tam, nie wiem, postkomunistów, komunistów, nie wiem, zbrodniarzy komunistycznych, tam, nie wiem, ojej, to już tych epitetów nawet nie jestem w stanie zapamiętać. No to się wymyka poza te granice takiej normalnej dyskusji. Kiedyś się mówiło poza zwyczajami parlamentarnymi, tak? Czy nie wiem, że coś jest niedopuszczalne w parlamencie, bo kiedyś parlament był wzorcem prowadzenia dyskusji, debaty i kultury. No, ale to już jest historyczne oczywiście określenie. Panie sędzio, to życzę wobec tego wytrwałości, żebyście nie musieli państwo codziennie upominać się o ten szacunek, który wam się należy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był sędzia Michał Laskowski, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego, a ja zapraszam na jutro na Rzecz o Prawie o godzinie 13:00.